No hej. Wraca temat Predatora 17. Dostałem części. Także będziemy montować tego Drymosa i uzupełnimy te elementy, które zostały wlutowane, czyli te kondensatory. I zobaczymy, czy komputerek nam ruszy. Wszystko trzeba odłączyć ponownie. Cyk. Cyk. Ściągniemy radiator. Ten laptop był już naprawiony nieraz. Wyleciała tutaj jedna faza procesora. Zasilania procesora. Czekałem po prostu na części. Teraz będziemy montować układ, który jest nowszą wersją z 2020 roku. Fleksy trzeba wypiąć wszystkie. Tutaj wypinamy. Tak. Jedną stronę zawiasu trzeba już wykręcić, bo tu się płyta na tym opiera. Znaczy jest na przelot to zamontowane. No już prawie, jeszcze gniazdo zasilania. Lewaturka. Tu jeszcze trzyma śrubeczka. Wentylator out. Musimy lekko zawias odchylić i płytka nam powinna wyjść delikatnie z tej strony. Aha, i tu mamy jeszcze gniazdo matrycy. I tak to na razie zostawimy. Płytka wędruje na biurko. I zaraz trzeba jeszcze wyczyścić te pasty. I tu był problem. Tu będziemy uzupełniać tego Drymosa i te dwa kondensatory. Jeden kondensator wyleciał w powietrze, prawie.
No, tutaj wypaliło troszeczkę nam płyty. I to trzeba będzie tu uzupełnić. Tu mamy obraz pod mikroskopem. Całość trzeba będzie pobielić jeszcze raz, żeby to wszystko ładnie tu wyglądało. Tak, bo tutaj troszeczkę zabrudzeń jest. Szczęście wszystkie pady są, tu się nic nie upiekło. Tu mamy problem z tymi padami. Tutaj te pady trzeba będzie oczyścić. I po prostu tutaj zamontować nowe kondensatory. Spróbuję tej ceną zalać, zobaczyć jak to będzie wyglądało. No tu powstały takie jakby dziurki po tym kondensatorku. No ale tutaj wielkiej tragedii nie będzie, się zastąpi po prostu. Te pady się... Kondensator się wypalił po prostu i zostawił takie puste miejsca. Wszystko się uzupełni. Trochę tu hotem zadziałamy. Wszystkie pady poprawić ołowiem. Nadmiar oczywiście ściągnąć. No spokojnie. Chyba jeszcze pociągniemy. Plecionoczką. Nadmiar nam zejdzie. Delikatnie, delikatnie. No dużo tej ceny to nie może być. Żadnych spadów. No optymalnie to wygląda.
to oczyścimy. O, troszeczkę nam topnika zostało, ale to nic, poradzimy sobie. Tu damy dwa kondensatory na 19 V. Potem to polutujemy. Poszukam tych kondensatorów z jakiejś innej płyty na razie. Zobaczmy, co my tu mamy. Znalazłem takie kondensatory. Tak, oni tutaj na linii 19 V są. Polutujemy. Wynosi mikrofaradów na 19 V, na 25 pewnie V. No to chwilę potrwa, zanim załapię. Pierwszy siedzi, drugi. Drugi ma trochę za dużo ceny, będę musiał tą cenę tu ściągnąć. Trochę za dużo ceny. Mamy troszeczkę topniczka. Poprawimy delikatnie. No i super. Obczyścimy jeszcze raz. Trochę alkoholu na koniec.
No i świetnie. Co teraz, co teraz? Teraz będziemy montować Drymosa. To jest SIG 634, a były oryginalnie 631. To jest ten sam układ. Tylko w nowszej rewizji być może ma jakieś parametry lepsze. Znaczy parametry ma te same, ale być może jest. No i inna seria jest. SIG 634. No widać dokładnie. Będziemy go montować. Tutaj damy troszeczkę pasty. Musi być tutaj dobry rozpływ, musi być dobra przewodność. Jest bardzo ważny układ tutaj. Nie może być pomyłek. Może go odsunę. Trochę fluksiku. Jeżeli procek jest sprawny, to po prostu laptop ruszy. Jeżeli nie, no to zobaczymy. Dobra, tu wstępnie płytę podgrzeję, wezmę, zmienię temperaturę. Wstępnie podgrzeję płytę, żeby był dobry rozpływ. Kładziemy układ. Z grubsza go wypozycjonujemy. No i grzejemy. Musi sam załapać. Już to niby osiadło, ale to trzeba poprawić, trzeba go puknąć. Jeżeli siadł, to bardzo dobrze. Jeżeli nie siadł, to źle. Wydaje mi się, że powinno być ok, ale jeszcze poprawię. No i myślę, że jest ok. Teraz to musi wystygnąć. Potem sprawdzimy te luty. Wyczyścić i będziemy odpalać teraz, zaraz za chwilę. Słuchajcie, montujemy płytkę do kadłubka.
element polutowany, kondensatory uzupełnione. I zobaczymy, czy nam acerek predatorek ruszy. Montujemy płytkę w kadłubku. Proszę. Wszystkie kabelki tu odgiąć, fleksiki. Będziemy musieli podpiąć matryckę oczywiście. Założyć radiator trzeba będzie. No dobra, to montujemy tak fleksy. Fleks funkcyjny do tego modułu. Zasilanie. Głośniki. Klawiaturka. Taśma matrycy, podświetlenia matrycy. Touchpad. Głośniki. To był subwoofer. To jest taki mały sub. Dobra, ja to odwrócę. Śrubokręt i przykręcimy jeszcze tutaj płyt centralnie. Proszę. Tu zawias trzeba dokręcić, bo zawias się opiera na płycie. Tak to jest zrobione. Wszystko będziemy kręcić. Op. Ups. Wszystko musi być poskręcane. Przynajmniej na tyle, żeby to sprawdzić, przetestować. Tu gdzieś mamy jeszcze jedną. Tutaj mamy śrubeczkę 2,5 mm. Dobra, teraz fleksy. Z tej strony jest pewno gniazdo. Od monitora do wkręcenia, do wpięcia, od matrycy. Na takim ciekawym patencie z drugiej strony. I tu zostaje nam fleksik. Od przycisków power i tak dalej. Tu mamy wpięte. Dobra, na razie karty sieciowej nie podpiąłem. I co? Trzeba teraz zrobić odnowę termikę i założyć radiator. Bierzemy paściochę. Cienka warstwa, bo na radiatorze trochę pasty zostało. To ta pasta poprzednio była zakładana. Więc nie za dużo. Na GPU i na CPU też trochę. Dobrze, jeżeli ten procek przeżył,
to po prostu ruszę, tak. Ja to sobie palce wytrę, bo trochę się upaćkałem. I zakładamy. Radiatorek. Tu mamy wentylator jeszcze do założenia. Wszystko musi ładnie pasować, nie może być nigdzie naprężeń. Delikatnie wstępnie to dokręcimy. Podłączyć zasilanie wentylatorów. Tu jest jeszcze śrubki. Tu są śrubki do uzupełnienia. Ja to później uzupełnię. Na razie sprawdzimy, czy on się uruchamia. Jak się uruchomi, to jeszcze nie koniec, bo trzeba przetestować dedykowaną kartę grafiki, czy ona po prostu pracuje. Czasami jest tak, że wystartuje na Intelu, a dedykowana jest padnięta. No dobra, tu wstępnie to podłączę. Tego wificzka. A tu jeszcze mamy śrubeczkę. Została. Te śrubki trzeba uzupełnić. Bo to nie robota. Tu załapiemy śrubeczkę. Bifik. Żeby to miało ręce i nogi. Wpiął się nam ładnie, proszę. Dobrze. Tu jeszcze jednej śrubki nam brakuje. 2,5 mm. To później sobie ogarniemy. Teraz tak. Ważny jest ten zasilacz, no bo to jest elektrownia atomowa. To zasilacz z pinem. Ośmioamperowy zdaje się. No i dobrze, no to chwila prawdy będzie zaraz. Nie podpinamy baterii. Polecieć kilka restartów. Ok. Włączam zasilanie. I wciskamy przycisk power. I brak obrazu na razie. Jakieś restarty lecą, zdaje się. Dobrze, wyłączę go.
przełożymy slot ramu na winny slot, pamięć w winny slot ramu. I spróbujemy jeszcze raz. Jeszcze raz go włączam. Niestety. Zaraz zobaczę jeszcze raz, posprawdzam tu wszystko, jeszcze raz spróbuję go włączyć. Słuchajcie, zmieniam BIOSa. BIOSa już zaprogramowałem. Regiony były te same. Tu jeszcze jedną rzecz zauważyłem. Jak lutowałem tego Draymosa, to tu się okazuje, że poprzednicy w poprzednim serwisie nie uzupełnili jednego z kondensatorów za cewką. Tu do tego Draymosa jest ta cewka i ten kondensator, a do tego Draymosa, którego wymieniłem, jest ta cewka i tu powinien być kondensator. Ten Draymos padł. Zwarcie było gdzieś tutaj. Tutaj gdzieś był kondensator wyjarany, tak jak widzieliście. To wszystko zostało uzupełnione. Tutaj trzeba uzupełnić kondensator. Z tym, że laptop się nie uruchamia, nie botuje się. Włącza się oczywiście. To było kilka rzeczy. To był ten Draymos prawdopodobnie wcześniej robiony. Był procek wymieniony, był to zwarcie. Ktoś tu soft zmieniał płyty głównej. Ja tu zmienię soft i zmienię SAT EC teraz. Na razie zajmuję się BIOSem, zobaczę jak to będzie wyglądało. Ciężki przypadek, grzebany przez inne serwisy. W 3-4 serwisach był ten laptop. Procek był wymieniany. Nie wiadomo, czy to działało po wymianie procka. Klient mówi, że działało, ale wiadomo, jak to jest z klientami. Nie powiecie, że to działało, a ja tutaj teraz się męczę, a procek jest źle osadzony albo w ogóle niesprawny. Co jeszcze? Tutaj jeszcze dodatkowo się LAN grzeje, się okazuje. To jest taki dodatkowy moduł wpinany z drugiej strony. I tam jest czytnik kart sieciowych i LAN. Albo od czytnika kart sieciowych się grzeje chipset, albo od LANa jeszcze dodatkowo. Czyli mogą być dodatkowe uszkodzenia tutaj, o których na razie nie wiem. I generalnie staram się teraz uruchomić płytę bez tego modułu dodatkowego. Bo tam na pewno coś z nim jest nie tak. Tu chodzi o to, żeby tego laptopa uruchomić. Jak go uruchomię, to się zaopiekuję tym czytnikiem kart. Co tam z nim dalej będzie, to zobaczymy. Na razie bez cynki to tutaj lutuję. Tak, żeby tylko załapać. Ale moje odczucia co do tej płyty są mieszane, powiem wam szczerze. Za dużo ingerencji. I szczerze, jak będzie, jak to ruszy po wymianie tego BIOSa, to będę zdziwiony, nie? To będę zaskoczony. Generalnie wszystkie przetwornice tu pracują.
Powiem wam tak, to troszeczkę taka rzeźba, nie? Miałem takie przypadki i cisnąłem, nacierałem na taką płytę. No robiłem to, ale to mówię, to już miałem takie odczucia, że mówię. Dzisiaj, bo jutro przyjdzie taki mój znajomek, który prowadzi też serwis. To jest taki mój kolega, który też próbuje coś naprawiać. On robi, naprawia, ale ciężkie przypadki przynosi mi. Bo najgorsze jest to, że on po prostu często robi jakieś ingerencje i potem ja muszę jakby dochodzić do tego, co ewentualnie on zaingerował, a potem dochodzę do pierwotnego jakby uszkodzenia, tak? Pierwotnej przyczyny. Tutaj już polutowany biosik, wygląda to nieźle, myślę. Dobrze, spróbuję to teraz uruchomić bez zmiany wsadu EC. Bez zmiany tego wsadu. Ale wydaje mi się, baterię już cały moc wyciągnąłem. Ale wydaje mi się, że będzie po prostu tragedia, nie będzie to działać. Podłączę klawiaturkę, żeby zobaczyć, czy EC pracuje. Laptop się samoczynnie włączy, bo on się włącza bez tego, bez CMOS-a samoczynnie. RAM mamy obsadzone, więc no zobaczymy. Podłączam zasilacz. No i zobaczmy. Zasilacz mam podłączony. Zasilanie mam podłączone. Laptop się nie załącza samoczynnie. A to ciekawe. I cyk. Trzy dwa wolta na wejściu. Tu mamy 19. Zmienić oprogramowanie EC trzeba jeszcze. Ewentualnie spróbuję go włączyć poprzez panel.